Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku Alexa Huntera, drogi do sławy. Zaczynamy od razu, kontynuujemy. Oczywiście musi być dłuższy loading, ale od razu zaczynamy, to jest ważne. Okej, zaczynamy. Czyżby to będzie kontynuacja treningów? Hi. Agency. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Mr. Taylor, good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Hunter, dobrze podejdź. Nie spieprz tego. Ojej, tygodniowo. Ja nie będę patrzył na kasę, ja już powiedziałem, chcę dołączyć do Leicester City. Leicester, jakie pytania? Czy to nie jest najwyższe? Nie, najwyższe jest w Chelsea, chyba. Tak, najwyższe wynagrodzenie to jest w Chelsea, ale tam nie dołączymy. Tak jak powiedziałem, Leicester City. Bez zmiany. Leicester City. Yep. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signed him in my old club. Hunters are back, Grandad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! That's just brilliant! I dwóch w Leicester. No, jedziemy dalej, więc się będziemy zastanawiać gąbki. O! Nagrody fut. Bardzo fajnie. Paczka wypożyczenia piłkarza. No, bardzo fajnie. Ale to otworzymy sobie po oczywiście odcinku. Odcinek treningu. Obrona. Czyli to jeszcze nie koniec. Są kolejne treningi. Ciężkie treningi. Isn't that? Did he just nod at me? Mean one night. Whatever. Hunter, Walker. In you go. Gaffer. Dobrze widziałeś tam u Claudio Ranieri. Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager for starters.
Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. We'll give this club everything we've got, Mr. Butler. Everything and some more. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. Wypadł do szatni. Się zastanawiają. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Już mi się to podoba. Zobaczymy, co dalej będzie. Do szatni. O, jest szatni. Right, as you're all aware, we got a couple of new boys starting with us today. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. He's Lily, I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school? We're ready when you are, hombres. Children. Yeah, let's teach them a lesson. It's a Spanish, yeah? Young man. Tacy mądrzy są. Dzieci. Dobrze, już mi wam pokazać, że my dzieci. Dobra, treningi. Aha. Czyli teraz rosły. To jest 43 siła, 31 agresja, 37 odbiór piłki i 36 wślizgi. O, tak. Czyli nasz overall to jest takie... zaraz wam to wyliczę. Około 40. Można tak powiedzieć. 40, 30, no nie ma 30, około 40, czyli się zaczyna rozwój od overallu 40 coś. Alright, let's get to work. A, czyli tak to wygląda dalej. A, dzisiejszy trening to są podstawy obrony i dribbling w biegu. Czyli trzeba sobie wybrać. Ja bym wolał dribbling w biegu, no bo na co nam obrona? Logiczne, bo to dribbling w biegu. Aha, czyli nie mogę sobie tego wybrać, tylko zaczynamy trening. Aha, podstawa obrony, czyli i tak wszystko to zrobimy. No dobra, tym Alexem Hunterem. No dobra, trzeba się przygotować na... To jest zrobienie. Tylko wystarczy trochę koncentracji. Na samych wślizgach możemy pojechać. Oj, niedobrze. Jedna próba zmarnowana. O, już nam poszło. Teraz jeszcze możemy tylko robić lepsze wyniki. O, tutaj był faul, ale i tak myślę, że tego już nie trzeba powtarzać. Już jest lepiej. Teraz trzeba zobaczyć wyniki. Na czym my stoimy w wynikach. Proszę bardzo. Teraz dribbling w biegu. Chciałem zobaczyć wyniki, ale dobra. Nie pokazało. No to teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Teraz trzeba wynieść naprawdę maksimum swoich możliwości. Lol, wywrócił się. No ja też się wywróciłem. O kurde. Kiepsko. Trzeba było zostawić to B. Ojajaj, masakra. Tu żeśmy z Farcolini. Mogło być lepiej.
Ale to było trudniejsze. Albo mogliśmy zostać przy B. Ja byłem uparty. Dobra, idziemy dalej. Pewnie już mecz. Ale... Well played, mate. I tu, Alejandro. Alex. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just don't be expecting everyone to be as humble as thoroughly. And remember, you want to be on the team, you need to give your all every time you step out on that training pitch. Especially if you want to make it onto the pre-season tour. Alright? Now hit the showers. To wszystko. Wyniki akurat, ja myślę, że AB wyszło. I tak wyszło. Dobra, tu już jest kilkanaście minut nagrań. Dobra, dalej Londyn. Atrybuty, użyj punktów umiejętności blokowej. O, użyjemy. Teraz co tutaj wybrać? Mamy punkty umiejętności 3. Teraz zwiększa siłę uderzeń głową na bramkę. My będziemy przecież lewym tym, skrzydłowym. Rzucanie piłki z autu wprost w pole karne. O, to mogłoby być dobre. Wybierz ten cel, aby zwiększyć swoją siłę. Słabsza noga. O, popraw umiejętność gry słabszą nogą. No to jest podstawa. Słabsza noga musi być. To jest podstawa. To trzeba zastanowić się. Odbiór tradycyjny. Projekt skuteczny ślizgu. Częste zagrania piętą. Nietypowe rozegrania sklepki. Naprawić swoje panowanie nad piłką. To by się też przydało. Panowanie nad piłką, ale to trzeba. O, dribbling to jest korzyść 2. Już nie ma sztuczki, aby uzyskać dostęp do większej ich liczby. Czy tak powiem, sztuczki są teraz już potrzebne? Jeszcze nie. Dobra, podkręca podania. Większe podkręcenie podań. Także prostopadnie. O. A to się przyda, bo to przecież będę dużo asystował Alexem, Hunterem. Więc podkręcenie piłek potrzebne. Krótkie podania. Nie, to mi się nie przyda. Dośrodkowanie. O, to też musi się przydać. Karny. Celny swoich rzutów wolnych. O, pomyślny rzut wolny. No dobra, ale trzeba popatrzeć na ważniejsze aspekty. Tryk. Panowanie nad piłką tutaj będzie istotne. Dośrodkowania. A co tu już poprawiliśmy? A to, podanie. Poprawić panowanie nad piłką. No kontrola piłki tu się już nam musi przydać. Co ważniejsze. Uuu, jaki tu już jest upgrade. A tutaj? Kontrola piłki? Trzeba zobaczyć, ile to jest leveli. Nie no, weźmiemy sobie panowanie nad piłką, bo musi... To jest podstawa. Wystarczy, że już mam podkręcone podania. A to jak wyjdzie, to wyjdzie. Już tu nie ma cofania w ogóle. Atrybuty. I nasza suma to jest 61. Tempo 71 jest. Strzelanie 57. Podania 57. Takie trochę słabe. Dribbling jest 65. Nie, to tragedii nie ma. Dobrze, to zaczynamy.
You know, it'll never ring if you keep staring at it. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. There will be other tours. See? Watch Bob. Hey. Hi, Mr. Butler. Yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? Yes! You did it, son! You did it! No i witamy w Leicester. Me? You sure that's how it works? I don't know, maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. What? Boys, what do you do with all your frequent flyer miles? Ignore them, man. Only thing that matters is how we play on this tour. Yeah, but we better show them, mate. Is that how you work it? Press a button underneath there. Hawardy się śmieje do tej. Taki go, tam Mareza jeszcze widziałem z tyłu. Takie kozaki. My też pokażemy. Wiecie co? Mamy Seattle. Atrybuty. Ja się zastanawiam, czy pokazać wam jeszcze mecz. Czy to będzie już od razu spotkanie? No jesteśmy na miejscu 11. Warto by było zagrać. No kurde, drugi odcinek to takie nudy. Dobrze, idziemy dalej. O, dzień meczowy. PSG, Leicester, mocne, jedziemy. Przecież i tak będziemy siedzieć większość spotkania z Jasnym, no, graj Hunterem, nie zespołem, panie. Hunterem. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. To jest Robert Wood. Jakiś jeszcze jeden siedział przy nas. Zaczyna się. Kto to będzie wygrywał teraz? Będzie mocny. Leicester też. Ale te kiwki. Jak to będzie jeszcze bardziej? Będzie przegrywa. Moskwę. Dłużaj z Moskwy. Bez, że dostaję. Pomyl. O, wpuszczę już Alexa. Szybko. Zaimponuj trenerowi, 8,5. Nie możemy pozwolić na zdobycie bramki i wygraj mecz. To przede wszystkim ważne. Jeżeli utrzymamy wynik,
Będzie dobrze, byleby pokazać się z najlepszej strony. Alex Hunter wchodzi, debiut w Leicester City, jego chyba ulubionym klubie. I od razu już wyrzut z autu? Taka kamera. O kurde, to nie gadaj, że z takiej kamery będę grał. Jeszcze Jamie Vardy wchodzi za admirala Moskwę. Jezu, jakie imię, admirał Moskwę. Przerażająco. Ale prawdziwie. Dobra, Moskwa. Z Jamie Vardy to myślę, że możemy jeszcze więcej wyników osiągnąć. Lepszych. No i się zaczyna zabawa. A tu kibice PS, że... Dobra, ruszamy, ruszamy. I zaraz dośrodkowanie. O, mogło być lepiej. Strzelaj. Ło. Bliziutko. O, Alex Hunter tu próbował. Nawet pokażemy. Walker był na spalonym. Kurde, jakby tam nie stał. Znaczy to i tak by nic nie zmieniło, bo pięknie. Jedziesz, 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 Hunter. Dasz radę. Strzelaj. Co to było? No ale chociaż... On miał tu dobre podanie. Aha, to Gareth Walker spróbował. No to fajnie wiedzieć. Dobrze, 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 ruszamy, ruszamy, ruszamy. Jest, pięknie. Jedziemy, ruszaj, ruszaj, szybko, szybko. Jest, jest. Prostopadłe podanie wystarczy. Uuu, wywalczyliśmy rzut karny. No i tyle, dobrze. Marquinhos faulował Huntera. Dobrze to rozegrane. No Hunter się robi coraz szybszy. No nieładnie, nieładnie. A rzut karny wykonuje... nie wiem kto. No nie wierzę, kto tak spartolił tego karnego. Ale mamy już drożny. No jak to tak było? Można. No, teraz technologia, nie ma bramki. No zgadza się, nie ma bramki. Dobrze. Teraz trzeba jakoś się ustawić. Teraz nie wiadomo jak wyjdzie dośrodkowanie. Kurde. To Alexa trafiło. Dobra. Rzut z autu? A, co myśmy zrobili? No tu chciałem... Myślałem, że to jest już... O, jedziesz, 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 Hunter, Hunter! Dobrze, jest. Marquinhos popełnia błędy, ale naprawił to. Kurde. Nie ukrywam, ciężko się gra samym Hunterem. Ale jakoś trzeba się nauczyć. Dobra, Hunter. Dośrodkuj to jakoś. Jest, mamy asystę. Pięknie. Jest, działa. Vardy szczelił. No proszę. Jest. No jaki cudem się Hunter pojawił. Przecież robiłem cieszynkę. No, z mana. Pięknie, jakie podanie, Hunter. No świetnie. Z voleja. Pierwszej nogi. Pięknie. I 2-0. To już jest wygrane. Nie ma co. Jamie Vardy. 94 minuta. Prowadzimy. Tutaj podanie. Okej. Okay. Jedziemy po zwycięstwo. A Maxwell już tam stanął. A. Przynajmniej nam oddaną tą piłkę. Jest, pięknie. Może jakieś jeszcze jedno dośrodkowanie. Piłka dla nas. O, teraz Hunter wyrzuca. Nie da się zmienić kamery? O, tu do Vardy'ego. Co to było?
Jeszcze raz, jedna piłka tutaj. O, rzut rożny, wywalczymy? Nie. Kurde. Kontaktową. O, proszę, jeszcze się chcieli wysilić. Na nas nie ma mocnych. Szczelinę 2 do 1. Kurde. Kto to strzelił? Marquinhos, ten, który na mnie zrobił ślizg przy polu karnym jego, a jednak strzelił. 2-1. Ale jednak jest zwycięstwo. Jest, jest. To jest najważniejsze, że zwycięstwo osiągnięte. Teraz zobaczymy, jak wyjdzie nasza ocena. A to jakieś undefined. Powtóreczko. Chcemy zobaczyć powtórkę, jak Jamie Vardy to zrobił, ale ty najpierw my, Alex Hunter, dośrodkowanie. Piękne, piękne, normalnie. Czapeczki z głów. To muszę przyznać, że to wyszło. Bomba. No dobra, no teraz tak. Dalej. O. I następny mecz to będzie Leicester Borussia Dortmund. O, ciekawie. Aby tego meczu nie było, bo chcę już zakończyć odcinek. Did that really just happen? O, podniosła się wartość rynkowa. Warto wiedzieć. O, super upgrade. Podania nam wzrosły, jak i strzelanie. O, suma dalej 61, ale myślę, że jeszcze lepiej będzie. Atrybuty, nic nie da się zrobić. No to dalej. No i tu możemy już skończyć odcinek. Dziękuję za obejrzenie. A, jeszcze naturalnie otworzymy sobie paczkę 52. Zobaczymy, jak tam się trafi. Na 7 spotkań. O! Jagielka. Może być. Jest Jagielka. Może nawet go użyję w fucie. Czemu nie? Żeby nie było nudy, no. Jakiś skromny opening. Perez. No nic ciekawego. Na jakąś wartościową cenę. Uuu, 950 końców. No. Nie ma na co narzekać w sumie. Czy... No to fajnie. To mi się już podoba. No to przynajmniej coś jest do przodu. Romagnoli. 3x3. Z ligi argentyńskiej. Czy ten coś będzie wart? Myślę, że nie. Nie widać tej wartości, nie czuć. No to wyślimy go do klubu. Palmieri. Ty może coś będziesz wart? Pokaż no. No nie widać. Ale możemy cię wystawić na sprzedaż. Zawsze będą z tego jakieś końsy. Chodników. Zobaczymy, co w niej trafimy. O, coś rzadkiego. O, mamy Moreno. Przyda nam się na lewego obrońcę. Świetnie. Doskonały upgrade. Do Premier League. Nie no. Czapki z głów. Ile ty jesteś w ogóle warty jeszcze na rynku? O,
kilka tysięcy. A może nawet na tobie zarobię, jak na Ter Stegenie. No zobaczymy. No na razie to cię wciągniemy do klubu. Le Comte. Czy coś jesteś wart swojej ceny, czy tak tylko jesteś na pokaz? No na razie to nie widać tej wartości na transferową póki co. O, paczka zawodników. O, no ja myślałem, że coś rzadkiego. Suare. A, trochę takich, no dobrze, zawsze coś. Dziękuję za obejrzenie, jeżeli wam się odcinek naturalnie spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubować. Jeszcze będzie dzisiaj MTA, więc nie macie czego się tutaj obawiać. Na razie, cześć i oba.